Yo! Nowy rok szkolny, jak to mawiają, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zależy, czy jesteś pierwszoroczniakiem, czy trzecioklasistą, bo tutaj na przykładzie, na przykład gimnazjum pomijamy już, drugoklasiści mają najlepiej. Dlaczego? Bo nie są już kotami. To raz. Nie są kotami. Dwa. Nie mają egzaminu dojrzałości, czyli nie mają testów gimnazjalnych. Na przykład na przykładzie gimnazjum podaję teraz właśnie. Bo w pierwszej klasie, pamiętam, nie wiem czy teraz tak jest, ale zawsze chodzili ludzie i mówili: koty, koty! Czy coś w tym stylu. Także pierwszy rok, jeżeli idziesz z szóstej klasy do pierwszej klasy gimnazjum, to no, możesz mieć się lekko przerąbany. Jeśli chodzi o trzecią klasę, to tak jak mówię, są plusy i minusy. Największym plusem to to, że jesteście najstarsi i wy teraz możecie rządzić w szkole, ale jesteście też w dupie, dlatego że piszecie testy gimnazjalne, które no, zależy dla kogo. Dla niektórych mogą być łatwe, dla niektórych trudne, ale trzeba się jednak zmierzyć z tymi testami, prawda? Więc to chyba jest najgorsze w takim wypadku. Jeśli chodzi o podstawówki, no to wiadomo, podstawówki to podstawówki. Wiele się raczej nie zmienia, także wam nowy rok nie przyswoi jakichś kłopotów czy coś takiego. A najlepiej, tak jak mówię, jest czwarta, piąta klasa, bo szósta to tak samo testy. Pierwszoklasiści, którzy idą do średniej szkoły, czyli na przykład technikum czy liceum, wasze wszystkie relacje między znajomymi, które były kiedyś, one już zanikają, tego nie będzie. To musicie się z tym pogodzić, nie będziecie utrzymywali kontaktu z większością. Grupka może dwóch, trzech osób was uratuje, tak jak w moim przypadku było. No to jak szedłem do technikum, to jednak było dwie, trzy osoby, z którymi jeszcze utrzymywałem kontakt, a tak jak teraz mówię, nie ma później tego kontaktu, także z tymi osobami oczywiście. Moim skromnym zdaniem najgorzej będą mieli jednak maturzyści, bo to oni stają przed dokonaniem wyboru, czy się będą jeszcze dalej kształcić, czy może już pójdą do pracy, co nie jest, pamiętajcie ludziska o tym, co nie jest najgorszym wyborem, bo zależy jeszcze kto na jakim województwie mieszka, gdzie, w jakim rejonie Polski, ale wydaje mi się, że studia są mniej potrzebne dzisiaj niż kilka lat temu. I to mówię z własnego doświadczenia, także wiem co. Ale są też plusy i minusy tego, że jest nowy rok szkolny, tego czego się dowiecie, co wam zostanie w głowach, czego się nauczycie, co przeżyjecie w nowej szkole lub starej. Wszystko zależy od was. Wszystko zależy od was, jak podejdziecie do tego nowego roku szkolnego. Napiszcie, gdzie wy będziecie szli, do jakiej klasy i do jakiej szkoły. Gimnazjum, technikum, o to mi chodzi głównie. I napiszcie, jakie są wasze doświadczenia na temat właśnie nowego roku szkolnego. Także dzięki wielkie za oglądanie. Do końca i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.